niebo ich zna, niechaj mu świeci. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, za Pana czekał. Do Ciebie, Matko, szafarę kochła, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. Cierpienia czas pomocą dasz i niech ustachannie ratuj nas. Cierpienia czas pomocą dasz i niech ustachannie ratuj nas. Gdy śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięży, niech ta nadzieja przenika nasze serca. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Aniele z piorszach niech Twą duszę przyjmie, podniesie ze ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu o Ciebie widzieli dościwa Matka. A nie w skiorszach niech Twą duszę przyjmie, uniesiesz ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twej majestat, a w niebieskich orszach niech Twą duszę przyjmie, podniesie ze ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem wypełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Boże stworzenie na ziemi przez chrzest odnosi nowe życie człowiekowi, który pomógł wolę śmierci, który sobie zaszedł Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci z Panem wierzący. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecam naszego brata Stanisława, prosimy, abyś go przyjął, dlatego ustawiony sposób ja jestem zmartwychwstanie i żywy Ciebie, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, niech umrze na wieki, krainie życia będę widział Boga. Miłuję Pana, albowiem usłyszał
miłosnego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, którym wołałem w krainie życia. Będę widział Boga, wieczne odpoczywanie. Duszo moja do swego spokoju, bo Pan dobro ci wyświadczy. Ochronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od łez, nogi od opadku. Będę wchodził w obecności Pana w krainie żyjących. W krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. W krainie życia będę widział Boga. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą, badajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichu Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Stanisława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcimy Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, to dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Stanisława. Wyzwól go z więzów śmierci. Daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech nas błogosławi Bóg Ojciec, wszelkie podziemie, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złóżmy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata. Przywołując tajemnictwo Najświętszej Maryi Panny, prośmy o łaskę wiecznej chwały, wiecznej szczęśliwości dla wszystkich zmarłych, dla zmarłego świętej pamięci Stanisława Lisa, dla zmarłych spoczywających grobowcy, tutaj dla Państwa Sajdaków, Lisów, dla wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszych. Amen. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, sławiono Bóg żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A ci, którzy już dni swoje skończyli i ten straszliwy termin odprawili, niech mają pokój, pokój pożądany, Jezu kochany. Niech mają pokój, pokój pożądany, Jezu kochany. Wieczne odpoczywanie chradże im dać, Panie, a światłość wieku i staniecha im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie chradże im dać, Panie, a światłość wieku i staniecha im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie chradże im dać, Panie, a światłość wieku i staniecha im świeci na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu żony, córek i całej rodziny świętej pamięci Stanisława pragnę serdecznie podziękować księżom i służbom kościelnym za celebrację uroczystości pogrzebowej, a także wszystkim uczestnikom pogrzebu, sąsiadom, uczniom i wychowankom,
współpracownikom, władzom oświatowym, samorządowym oraz przyjaciołom. Państwa obecność jest wyrazem szacunku dla zmarłego, a dla rodziny otworą w tym trudnym okresie. Serdeczna pozdrowienia. Od sąsiadów, przyjaciół, kolegów, przyjmij Stanisławie te krótkie słowa. Nad tą mogiłą stoją dzieci, rodzina, przyjaciele. Łzy z oczu płyną, było modlitw i tak wiele. Jesteś teraz z nami, chociaż wyższą zorzę. Cóż byś nam powiedział, gdybyś mógł? Chyba żegnajcie, szczęście wam Boże. Thank you.